ratowników, jeden kierowca. Dwóch tu zostaje, a dwóch idzie szukać hydrantu. Gdzie tu jest najbliższy hydrant? Dobra, dobra. Na co dzień zdarzają nam się sytuacje bojowe, czy to powodzie, czy pożary, czy wypadki, i bez OSP naprawdę byłoby nam bardzo, bardzo ciężko. Dlatego z wielkim szacunkiem odnosimy się do wszystkich druhów i druhny, że swój czas poświęcają tak naprawdę non-profit dla ratowania zdrowia i życia naszego społeczeństwa. Daje to wielką satysfakcję. Wiadomo, straż nie oczekuje niczego w zamian. Zwykłe dziękuję wystarczy i to tak motywuje do dalszej pracy.